Gmina była określana jako najlepsza w Polsce. W roku 2007 została nominowana i odznaczona, a sam pan burmistrz był określony w rankingu ogólnopolskim jako najlepszy w roku 2010. Te odznaczenia, można by powiedzieć, to wszystko, co wokół jego osoby się stało, mogłoby być tylko dobrym kulikum vitae informacją dla nas jako mieszkańców gminy, dla nas jako mieszkańców parafii Smolec. To jest też ogromna radość, że pan burmistrz, kiedy były momenty, jak rozpocząć te działania wokół kościołów, kiedy do wieczności przechodził nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, to wówczas padały różne propozycje i między innymi z inicjatywy pana burmistrza powstała iluminacja wszystkich świąt w gminie Kąty-Wrocławskiej. Wszystkie świątynie są oświetlone. Wokół świątyń jest piękny dar, który wskazuje, że tu jest miejsce święte. Tu chcemy się modlić. Jako proboszcz jestem wdzięczny panu burmistrzowi i za świadectwo systematycznej obecności na Eucharystii, za życie sakramentalne, za te sprawy materialne, za pomoc w budowie parkingu przykościelnego, za stałe wspieranie inicjatyw lokalnych i parafialnych. Eminencjo, bardzo prosimy o udzielenie oznaczenia pierścienia. Dlatego nie zdążyłem go opuścić.
znamy. Postaram się to ale ksiądz proboszcz obiecał mi, że poprawi bardzo grubą ramę. Świat ewidencji i będę prosił o akceptację. Jest z nami też pan Paweł Kubiak, który wraz z tendencją był niedawno w Rzymie i otrzymał również prezent dla osób. On najlepiej w imieniu księdza kardynała przedstawi nam te osoby i wręczy. Są to różańce od Ojca Świętego Benedykta XVI. I te różańce chciałbym wręczyć czterem osobom. Zapraszam do mnie burmistrza gminy Kąty Wrocławskie, pana Antoniego Kocie. Zapraszam do mnie radnego powiatu wrocławskiego, pana Edwarda Skibę. Zapraszam do mnie księdza prałata Alfonsa Jurkiewicza. Teraz zapraszam do mnie waszego kochanego księdza proboszcza Andrzeja Winickiego. Bardzo dziękujemy. Tak się dzieje, że Eucharystia jest rzeczywiście dla nas dziękczynieniem. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich obdarowanych przez eminencję i przez pana Pawła tymi pięknymi prezentami. Obiecuję, że w czasie nas zdrowaśka pójdzie w intencji tych, którzy nam ten prezent piękny wyskali. Kochani, odpust to dziękczynienie, odpust to radość. Cieszymy się, że są z nami kapłani, cieszymy się, że jesteście wy. Bo wy jesteście solą dzisiejszego spotkania, tym, co nadaje smak, tym, co nadaje sens. Dlatego u progu mszy świętej spójrzmy sobie intencje wspólnej modlitwy. Bo za każdym razem, kiedy stajemy w Chrystusowego ołtarza, w dzień odpusty, uświadamiamy sobie przede wszystkim łaskę, jaką możemy otrzymać. Dlatego w naszej modlitwie intencją prosimy, ogarnij nas wszystkich swoją modlitwą. Proś za tymi, którzy tu dziś są z nami, za ministrantami, za naszymi dziećmi, za tymi, którzy tak pięknie śpiewają i z chorą, naszymi kochanymi chórami. Módl się za tymi, którzy nami kierują, aby zawsze i z roztropnością, i światłem Ducha Świętego postępowali. Módl się za tymi, których tutaj dzisiaj nie ma, bo może choroba, bo może inne sprawiły, że nie mogli z nami być. Ale bardzo Cię prosimy, ogarnij wszystkich swoją modlitwą. Ogarnij modlitwą tych, którzy zatracili wiarę, aby tej wiary na nowo poszukiwując doświadczenie. Bardzo Cię też prosimy, abyś w naszej modlitwie wspomniał o nas tak łamę, o księdzu prałacie i o mnie, żebyśmy byli dobrymi duszpasterzami, dobrze służąc tej wspólnocie. Eminencjo prosimy o modlitwę. Komuś drogę pozwala, proszę powstać. Szanowni, proszę bardzo, na